Witajcie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Moi drodzy, dzisiaj ostatni odcinek z oficjalnym DFB albumem z Rewe. Jak pamiętacie, trafiłem w końcu Andry Szyrle, i dzisiaj zrobimy prezentację całego albumu. Tak jak mówiłem, nie miałem wszystkich świecących, więc zmieniłem na matowe i mamy cały komplet matowych zawodników. Zaczynamy od przepraszam, od bramkarzy mamy Manuela Neuera, Mark Andre Terstegen, Bernd Leno i Ron Robert Ziller. Teraz mamy obrońców: Jerome Boateng, Mats Hummels, Emre Can, Skodran Mustafi, Matias Ginter, Sebastian Rudy, Jonas Hector, Erik Durm. I jeszcze dwóch obrońców mamy: Benedikt Hyvedes i Antonio Rudiger. Następnie pomocnicy Karim Belarabi, Ilkaj Gündogan, Christoph Kramer, Toni Kroos, Thomas Miller, Mezut Özil, Marco Reus, Andrzej Schürle, Bastian Schweinsteiger, Sami Kedira. I na ostatniej stronie dwóch pomocników jeszcze zostało Lukas Podolski i Julian Draxler. Teraz mamy napastników Mario Gytze, Max Kruse, Kevin Woland i Mario Gomez. Następna karta to dwunasty zawodnik. Później jest oficjalna maskotka, Paule. I teraz mamy logo DFB i trenerów. Joachim Löw, bundestrainer, następnie asystent, trener Tomasz Schneider, i trener bramkarzy, czyli Andreas Kypke. Moi drodzy, co roku ta seria raczej będzie wychodzić, w tamtym roku była, w tym roku wyszła, więc domyślam się, że i w następnym będzie 2017. Więc jeżeli Wam się podobało to, miejmy nadzieję, że w kolejnym roku znowu to będzie, zaprezentuję Wam. Wtedy nowych zawodników, zapewne będą jakieś nowe postaci w reprezentacji Niemiec. A dzisiaj, moi drodzy, to wszystko na filmiku. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć.